Cześć, Jomako, z tej strony Ferguson Kerr, witam u mnie na kanale w grze Assassin's Creed Valhalla. I patrzcie, jak pięknie wyglądam teraz. Nie! Jesteśmy w Jorvik. Kolejny materiał. Gdzie? Gdzie kurwa zginę na zapoczątku odcinka? To nie było w zamyśle. Nie wiem, co w ogóle on teraz robi w tym momencie. Ale jakoś dziwnym trafem zdobyliśmy punkt mocy. Ja was witam serdecznie, lecimy kolejny materiał, proszę sobie zobaczyć, że ogarnąłem sobie nowy ekwiponek, nowy strój ukrytych. Dobrze to ja mówię? Momencik. Nie zrobiliśmy tylko kamizelki na złoto, bo nie wystarczyło mi już pieniądzów. Także mamy ukrytych, maska, hełm, bo mi się najbardziej z tych wszystkich, które automatycznie na dzień dzisiejszy posiadam, jest najfajniejszy. Mógłbym jeszcze sobie... Dobra, nieważne, nie będę tutaj nic zmieniał. W każdym razie butki muszę sobie zmienić, bo buty mam jeszcze klanu Kruka. Musimy sobie gdzieś zdobyć. Miecz zrobiłem już na legendarny. I to w sumie zostały nam tylko tu na legendarne i tutaj odnaleźć te budki. Mam nadzieję, że się... Zdolności mi tutaj wyskoczyły? Gdzie? Aha, my tego i tak chyba nie używamy. Nie, bo to jest trujący atak, ja tego nie używam, bo nie będę ich zatruwać. W ostatnim odcinku co? No to wpłynęliśmy sobie tutaj na te rejony. Pokonaliśmy te typiary i co my mamy ogólnie do zrobienia? Tak naprawdę, bo... O, kończymy tak ogólnie ten rozdział. Eivor do portu w Jorvik po szukaniu tamtejś... Aha, tego zarządcę musimy... O, dobrze, bo to właśnie... Nagrywa człowiek właśnie te dwie gry i potem jest lipa. A nagrywam do przodu, więc w ogóle to już jest... Dobra, idziemy zatem. Odnaleźć, kończymy to zagadnienie i lecimy dalej, czy skończyć grę, bo to ileż można grać. W przypadku pieski, dobra. Także mam nadzieję, że się podoba mój nowy. Ten oczywiście jest tematycznie, jak to korona, maseczkę, usta i nos mam zatkane. Nie ukrywam, że fajnie wygląda, podoba mi się. Podoba mi się ten strój. Jest dobrze. Okazało się, że mogę go zabić, no to co? Dobra. Stretch your wings. Przeszukaj magazyn celny. Dobra, przeszukajmy go zatem. Okej, dobra, górą możemy tam wbić do środka, więc... O, to jest fajne, tym kołowrotem. Tyk! Jubi! Dobra. The depot is well guarded by the Red Hand. The order. Dobra, gościu się sam zabił. Okej, możemy sobie pozbierać strzały. The depot is well guarded by the Red Hand. The order has a stake in these docks. Oni są tutaj. Okej, tu mamy jakieś. Przeczytaj. Seems like the complaints by the merchants never reached the council. Kurczę, odnoszenia tej maseczki, tylko ciągle mi jakieś syf. Żam je to. A, dobra, rozbijmy sobie to. O nie wiem, czy my tu mamy iść? Nie, to jest po prostu już wyjście. Kurde, ten mi jeszcze tą zasłonę. Dobra, idziemy niżej. A to miało być... Miało być jakoś super... Super bardzo... Strzeżone miejsce, bo jakoś tak. Dobra, pozbierajmy sobie te rzeczy. Ej, tutaj. Dobrze. Okej. Jest następna rzecz. Wszystkie pieniądze od kupcy mają być codziennie dostarczone do mojego kantoru. I wieszone czarnym Tragany łatwo. Drugi raz. Nie zawiedź mnie drugi raz. The sting of a needle. I'm on his trail. No, ja tu oczywiście widzę byłem, bo już jest przeszukane. So, the Dark Master seizes cargo and resells it through merchants in the marketplace.
The ones involved bear black cloths. I may be able to get their attention by showing some silver around the marketplace. Seized exotic wares. Okay. It's worth plenty. Something that could be on the Red Hand's agenda. Conspira. Oops. Dobra, gin. Bocie. Torki. Też już chyba raczej tego nie będzie. Nie. Dobra, ja tu byłem, nie tracimy, lecimy. Idziemy na targowisko. Proszę państwa, cóż za spotkanie. Henryk bije się z Oswaldem, który wygra. Oboje są zdeterminowani. Czy będzie rzut w śnieg? Oswald nie daje. Bomba! I lewy. Widać, chłopaki popili. Dobra, nie jestem dobry w komentowaniu, idziemy dalej. Targowisko. Znajdź stragany oznaczone czarną tkaniną. Capagate Market. I'll flash some silver to the merchants. That should get their attention. Trouble at the depot earlier. What do you mean, trouble? I don't know for sure. But the Needle is calling for more protection. Meet me here at nightfall. We will go see him together. Hey, on ma klucz. Ja ten klucz chcę. Have you any light for sale? There's no way to drop the tower. Ten klucz. Dobra, tu gdzieś coś widziałem. Znajdź stragany. Ty kurwa, kura mnie atakuje. Ej, dobra, ja nie chcę z nimi walczyć. Zawsze na przeropsie i do bitka. Okej. Okay. Tu coś było, okej. Okay. Idziemy się tutaj zapytać. Właśnie te czarne szaty, no. Słyszę nad sobą tą... Nie wiem, jak to nazwać. Dobra, zapytajmy się. I hear this marketplace sees its fair share of silver path through. I have something that may interest you. You will want to speak to Grigori. The Dark Master? Sorry, who are you? Someone who wants to do business with Grigori. I don't know your face, and I've said too much already. Please, go. W ogóle od założenia tej maski, słuchajcie, jak on mówi w ogóle. Słychać, że ma maseczkę. I'm looking to spend a large sum, not fork it over to some street beggar. Oi! I'm no beggar, you dolt. I'm with the big dogs. You mean the Needle? You have something he wants. If you truly want to make a trade, head to the statue near the east gate. I shall. Watch yourself around here, young one. Oh, me? Please. I've a bigger sword than the lot of them. Okay. Dobra, poszukajmy. Co tu jeszcze jest? Odszukaj igłę. Igłę? To tak jak z tego? A nie, to mi się pomyliły, przepraszam, seriale. Tu jeszcze można. Hear me, friend. I have a haul of silver that will sink my ship. Can you help me spend it? Keep it down, would you? You'll get yourself killed for hunting like that, especially around here. What good is a market if I cannot sniff around its stalls eager to spend my gains? You want to let go of your silver? Try the narrow alleys. Now be gone! Standardowo wszystkie czarne interesy prowadzi się. Jak powiedziała to jedna osoba w zaułkach. dobra. Jego strażnicy zbierają się nocą na targowisku. Kierunek jest w pobliżu. Co mogło? Wschodnia część targowiska. Która? Wschodnia. Wyjdziemy na east. Ale dobra, może właśnie gdzieś tutaj? Ja sobie może zrobię szybką medytację. Mam nadzieję, że mnie tu nie upierdzielą z hajsu.
Będzie wieczór, czy mnie tu do rana? Ja pi... Ja nie wiem, czy to nie ta sama godzina, dobra. Go, my eyes. Posąg. Szukamy posągu. Krywka jest w pobliżu posągu. Czy ktoś widzi posąg? O! Dobra, no to... Aj. Czyli do... czyli byłem obrócony w dobrym kierunku, moi drodzy. Ja ciągle czekam na pierwsze wasze komentarze. Jeden film dochodzi już do 2000 wyświetleń. I jest aż 15, kurde, lajków. No i onlajki też się pojawiły, aczkolwiek na to trzeba być przygotowanym. No, każdy ma swoje zdanie na temat czegoś, kogoś. Więc jest to zrozumiałe. Dobra. My tutaj się zabieramy za gier, porozmawiajmy. Haj! A co to? W ogóle ja cały czas gram, nie wydaję pieniędzy, a ja mam tylko 5000. O, mogę sobie zobaczyć. Ale nie ma żadnego takiego godnego. Taka... Powiedziałbym taka bieda edition. Nothing more. Wyjdź. Ja mam chyba kunia i tak zrobionego już na fulczane. Dobra, 18 metrów, posąg. Dobra, poszło. Szukajmy gdzieś. Empty carts. O? And a black cloth marking the house. Tak, ciecza. This is the place. No dobra, no ale to co ja mam? Locked. Okej, mamy klucz. Dobrze, że ten klucz. Hiding among the rat's needle. Fitting. Czyli generalnie dobrze, że zabiliśmy tamtego strażnika, bo teraz musielibyśmy dymać prawdopodobnie potem. Po ten klucz, a tak. Jesteśmy tu. I ciekawe, czy to nie jest to wejście, gdzie ja to robiłem sobie poza odcinkiem, żeby dojść w jedno miejsce, w którym wy nie wiecie, bo nie mogliście widzieć, bo ja tego nigdzie nie nagrałem. I czy wtedy nie dostaniemy się też do właśnie... do tego skarbu? There must be another way in. No przecież widzę, Ivor. Jak ja obejrzałem przez przypadek gdzieś w ogóle coś smutnego, ale wam też nie powiem. Nie będę, bo to był spoiler. I wkurzyłem się i wziąłem i pokazałem też żonie. Żebym nie był sam w tym. Chodzi o serial Wikingów. Ale już więcej nic nie powiem, bo... I should be cautious around here. Jakie cautious? Sound of metal. A workshop in the sewers. What is the needle's operation? Też zapukałem, może ktoś się odezwie, dobra. Tak, to jest to miejsce na bank. Ja jestem święcie przekonany, że ja tutaj tam ktoś dochodzi na dole, czy to... Chyba tak. Nie chcę tego słuchać. All this silverware, some still in their crates. Has this all been seized as well? Się rozejrzę. Okej, mogę zejść tędy, ale też mogę. They're melting the silver into bars and coins. What do they plan on doing with it? A tam się biją. Dobra, teraz pytanie. Po cichu. I promise you your silver next week. Your end is right here. Ha! O ty. Nie miał, chciałem to po cichu zrobić. Dobra, czy on dalej? Nie no, słabi są przeciwnicy, naprawdę. Granie z prawem i... Dobra, cisza mnie tutaj, bo was zaraz... Zbieram sobie tylko te monety.
Dobra, rozejrzyjmy się, czy tutaj nie ma jakiegoś... Przeszukaj kanały. Przeszukamy. Kurde, tutaj jest kawałek tego. Dobra, idziemy może najpierw. Czy ja będę mógł tu przejść? Gdzie czego się boję, że... generalnie tutaj jest wyjście, ale to nie boję się tego, tylko ja stąd wychodzę właśnie. Dobra, na pewno mamy iść tam, gdzie są te drzwi, tylko myślałem, że tutaj gdzieś dojdziemy do tego skarbeczku, co był tutaj, bo właśnie tam jak go widzieć, ale mi się wydaje, że ja muszę się wrócić. Dobra, ja chyba wiem jak. Dobra, tu nic nie ma, tam raczej nie przejdę, tu też nic nie ma. Dobra, wróćmy się tam i pójdźmy tam, jak chcieliśmy tu wyjść, żeby tam przejść, żeby tu dojść. Dokładnie tak. Lugas! Tu było, nie? Gdzieś, ale świeci. Jak ja mam tam? Dobra, nie wiem jak się tam dostać teraz w tym momencie. I olewamy to. O nie. Cicho, a nie mogę zabić, dobra. Tu gdzieś było przejście, prawda? Jezus, jak mnie przestraszyli. Hej, teraz! Nie, no dobra, no kurczę. Mogłem iść... Aha, po prostu... Dobra, nieważne. Idziemy po prostu tutaj, gdzie mamy iść. Co? O. Już myślałem. Dobra. I'm not surprised to find you creeping down here. You don't belong down here. We run a clean dark in Jorvik. I believe those were your words. And yet here I find you swimming in silver from all the wares you've seized. Are you the Needle, or just another of his pawns? You have it all wrong. The fabric of this world has been used up, torn. Shredded, you see. Someone must be there to stitch it back together. Someone with a firm yet steady hand. Who can thread the needle? Someone like me. You are a shit poet, but at least my question is answered. Yes, well, we all have our weaknesses. Yours appears to be the iron between us. Think your men are going to stop me? I would not undermine them so. The Red Hand are loyal to our cause, which is more than I can say for the merchants. Make it quick! Meet me in the marketplace when you are done. Serio, goście. Hey! Dobra, najpierw... Zbieramy najpierw tego... O ty. Ja nie wierzę w to, że oni by mieli być podąc tacy silni. Nie zmienia faktu też, że poruszam się jak mucha w smole. Momencik. Okej, prawdopodobnie stawczyła na targowisku, dobra. Tu jest gdzieś może jakieś przejście?
Nie ma. Ale ja mam taki wewnętrzny... 37 metrów stąd? Ale patrzcie, tu jest przejście. Bang! Tego zabijemy, o ile mnie nie przyczai. Gwarantowane zabójstwo. Bang. Tylko zastanawiam się ciągle. Ale dobra, no nie będę tutaj się już zastanawiał. Tu są jeszcze. Czekaj. Rzeczy, które. That damned back route. Slip through my fingers. I'll finish this in Coppergate Market. Dobra, wstałem. O właśnie, na przykład. O i to. Dobra. Daozent i Meader. Lecimy tam szybciutko pędzikiem. Tutaj przestraszyła mnie kobita. Co możemy teraz powiedzieć? Że na pewno jest dzień. Drabina, Eivor, drabina. Czemu ta gra nie jest... Nie słucha się, na serio, nie słucha się. No mercy. Dobra, wjeżdżam w nich tam i tyle. Come, come, walk with me. It is good to walk. Gregory. Good to take in the air, the sights, the sounds, the smells. Please, Gregory, I didn't think you'd mind. It was just a few coins. Shh. I understand. It's not your fault. It was mine for thinking you had anything but empty air between your ears. With all the silver I've given you, I have nothing left to feed my children, let alone myself. Please, understand. Oj. Oh, dear God. Merchants of Jorvik, I promised you a future rife with opportunity. And what was the one thing I asked in return? Do you remember? Loyalty. Loyalty! Let this serve as a lesson. Should any of you think it a good idea to threaten my operation? I must be careful now. I do the thinking. You do as you're told. Patrz, jak mu wjadę teraz na banie. You die. Kurwa, chyba się gra zepsuła. A nie, myślałem. Odcenka będzie. It's funny. As a child, I thought of snow as the tears of God, frozen by our sins. Weak with hunger, I stared into the sky, hoping it was me he wept for, me he sought to save. But God did not save me. The vault did. He took me to a fine house, gave me hearty meals, a warm bed. For the first time, someone extended a hand, showed me kindness, compassion. And it was then that I made a vow. I vowed to never turn my back on he who was there for me when God was not. So you served the vault, knowing full well what he was a part of. The Order made our paths intersect. I owed them a debt, and I repaid it by saving this city from its own destruction. A life debt is a strong motivator. It took hold of this one's Hugad, drove it, and never let go. Yet not with the same compassion you were shown. Too many have suffered by your hand in pursuit of this course. You're right. Perhaps I deserve this death. Przecież już nie żyjesz. But I am but one cog in a large wheel. One that still turns unhindered. Not for long. Papa. Where you have gone, there will be no tears waiting for you. No kawał z dziada z tego Gryogiego. Radał standardowo, jak zwykle, biednych, żeby się nasycić tylko pieniędzmi, a... Dobra. Super gra.
O, dobra, ogarnąłem to. Już teraz wiem. Nie, kurwa, w tą stronę. Teraz. Już wiem, jak to. O, gdzie jeszcze, kurde? He? Dobra, gość. Jakiś... Bu! Pa, jak uciekają. Dobra. Ja, ale jestem zabawny. Ha, ha. Z drogi. Dobra, wróć do Lufiny. A przy okazji, jak już tak się napatoczył. I tu jest ciągle dalej do zebrania. Właśnie ja nie wiem, jak tam zejść na dół w ogóle, nie? To jest gdzieś bardzo, bardzo daleko. W sensie, nie wiem, gdzie jest zejście. Mógłbym powiedzieć tak, jakbym miał z jakieś 10 tysięcy. Może nie 10 tysięcy, jakbym miał jakieś 500 osób, które mnie subskrybują. I bym powiedział tak, napiszcie mi może, jak tam dojść. Jeżeli wiecie, ale nikt mi nie napisze, bo nikt do mnie nie pisze. Decyd. Aha, no właśnie. I tu byłem ostatnio. Ciekawe, czy na przykład teraz już będę mógł to otworzyć, czy ciągle nie. Sprawdźmy to. Czy ciągle muszę gdzieś ten klucz. Nie mam pojęcia. Ja tutaj to przeczytałem. Trzy wspólne warunki. Trójca piekielnego chaosu i cierpienia. Powiadam wam, moi bracia. Wierzę, gdy te warunki zostaną spełnione. Czy wspólne trójkielnego chaosu i cierpienia. Poganie rzucą się do ucieczki z toporami i O, i klucza jak nie było, tak nie ma. Więc nie wiem, jak to ogarnąć. Nie, chciałem tam. Bo tutaj nigdzie tego klucza nie ma. Po prostu. Ale dobra. Szybko wbijamy sobie do góry, wrócimy do Lufirandy, czy jak ona tam ma, Lufiny. A może ona nam da klucz? Nie wiem, może musimy więcej tu przeeksplorować, żeby gdzieś go wynaleźć, no bo ewidentnie, normalnie wiecie, jak to jest, zawsze jest gdzieś podświetlone po prostu, ale dobra, pędzimy. Na początku myślałem, że może jak zabiję tutaj ich, no ale zawsze jest... Just let me die. I'd rather die. You might have been better off stuck alone. Do your best to follow me, Chad. You just kill me instead. Może ja powinienem po prostu ich zabić. Thank you, stranger. I thought my fate was sealed. O. I co? Może da mi klucz? Chyba se wziął i usiadł ty. Daj mi klucz. Nie chce mi dać klucza. No cóż. Tu nigdzie tego nie widzę. Dobra, lecimy. Nie wiem. Zobaczymy, co tam u Lufiny. Lufiny? Dobrze czytam? Tak, chyba tak. Może być, no. Może klucz może gdzieś jest tutaj. Będę musiał na to zwrócić uwagę. Zróbmy podświetlonko. Może gdzieś tu... Nic. Wchodzimy. Cóż ona ma ciekawego nam do powiedzenia? No ale do... trochę kultury, Ivor. What news do you bring? The needle will never sting again. Well done, Ivor. Who was hiding behind the name? My love, there has been an attack at the markets. The dockmaster, Grigory, is dead. The needle. Sold off the wares he seized to collect silver for the vault. He had no such authority. Why would anyone believe him? The council seal. That rat. This is getting out of hand. How he was able to obtain this is concerning. I must return and prepare for the Yuletide feast, but I will do so with a bent ear and a keen eye. Be safe. Do swojej partnerki. Ja do dzisiaj też tak będę wychodził do pracy. Do żony. Bądź zdrowa.
One of the four is ours. One of the four. Rysie, Falavith, Odin, and... You're the four members of the council. We should search their offices now, while they're occupied with the Yuletide feast. Yes. Yes. Come, to the archives. Could I have missed something? We will find out soon enough. Okej, okay, samo na niedaleko. Coś tu stałem, ale oczywiście jak zwykle ja byłem zajęty czym innym patrząc na ekran. Dobra, sorry. Nie, ja nie atakowałem. Zrobimy tam szybki luk jeszcze na te archiwa. Dobra, i tak, tam trochę życia. O, nawet mi nie zabrało życia. My już byliśmy w archiwach, ale może też teraz znajdziemy coś bardziej ciekawszego. I co, znowu tutaj? Nie, no powinien już... Dobra, wchodzimy, okej. A list. What Jorvik needs for the Yuletide feast. That is Aldon's handwriting. Items have been struck out. Odnoszę wrażenie, że my to już czytaliśmy. Aldon is a well-connected man. A wax seal. Similar to the one I found in the sewers. The seal you took from the needle's hand. You don't think someone could have stolen it? Let's keep searching. Ten gościu trochę tutaj wygląda jak Tatar, nie? Znaczy po czapce tylko i wyłącznie stwierdzam to. Tu jeszcze coś widzę. This desk. It looks as though it's been moved here. That's yours desk. It is loaded with silver. A, ja tutaj, ja patrzę na ten stół, gdzie widać ślady po przesunięciu. A tu jest list do przeczytania. Liścik do złotnika, doręcz do targowiska, trzeba powiedzieć w razie ani słowa o tym mojej żonie. Czyżby on był zdrajcą? Scratch marks on the floor. Uj. Your desk used to be against the other wall. So why the change? Co wy gadacie, że my teraz odnajdziemy tutaj... A hidden entrance. Where does this lead? Guard the door. A, myślałem, że będą jakieś... There was wine here. Whoever moved it did so in a hurry. A load of wine was removed from here. And the room smells of almonds. It may be the wine was poisoned. It is likely the wine for the Yuletide feast. Do you think one of the councilmen means to kill someone? Looks that way. It is not him, not Major. He would never do this. Keep your focus. Once we have all the facts, then we can worry about Hume. Albo chcą go wrobić, right now we need to get to the Yuletide feast. The people are in danger. You're right. The Roman amphitheater. Let us go. Dobra, ale czy ja chcę się... Znaczy, na pewno się musimy na nie udać, jest niedaleko, więc... Ja bym chciał jeszcze ten klucz, wiem, że ciągle mówię o tym kluczu, ale nie mogę też o nim zapomnieć, bo jak przestanę o nim mówić, to go to zapomnę i oleję tam. Dobra. Dobra, 66 metrów. Dobra. Ja się tutaj zatrzymam, bo ja tak właśnie sobie postanowiłem, że chciałbym te 35 minut odcinki nagrywać, żeby one zdążyły się bo to w 4K to trochę się to renderuje, potem się wrzuca, YouTube też to musi przegryźć. Także co? Udamy się na uczty z okazji Jule w kolejnym odcinku. Jule. Już w kolejnym materiale, który pojawi się już za niedługo, aby tylko czekajcie na nowe wieści. Ja was żegnam, życzę miłego wieczoru. Cześć!